To już 10. edycja, a 3. organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lipsku. Mowa tu o biegu Tropem Wilczym, który upamiętnia żołnierzy wyklętych. Przypadł mi zaszczyt reprezentowania tu Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, a także wszystkich pracowników Urzędu Powiatowego w Lipsku, którzy bardzo, no widzę, że z dużym zaangażowaniem włączyli się w organizację tego biegu. Jak Państwo tu widzicie, pomagają, wydają koszulki, jakieś posiłki, wodę. Na pogodę uczestnicy biegu nie mogli narzekać. Wśród biegaczy panowała bardzo pozytywna atmosfera. Trasa biegu uwzględniała 2 okrążenia wokół zalewu, a następnie do góry po schodach w kierunku rynku. Meta z napisem Powiat Lipski, Południowa Brama Mazowsza usytuowana była obok budynku Lipskiego Centrum Kultury. Ta impreza ma charakter rodzinny i zależało nam na tym, żeby taką właśnie pozostała, bo nie sztuka świętować, ubierając się w garnitury, chodząc po jakichś marszach, pochodach. Właśnie sztuką chyba dzisiaj w tym takim mocno skomercjalizowanym świecie jest dotrzeć do ludzi w trochę inny sposób. I właśnie tego typu imprezy mogą spowodować, że ludzie przychodzą całymi rodzinami. Biegającym na linię mety wręczano pamiątkowe medale i upominki ufundowane przez organizatorów. Dystans biegu był symboliczny i wynosił 1963 metry. Jest to odwołanie do roku, w którym zginął ostatni poległy w walce żołnierz wyklęty Józef Franczak, pseudonim Lalek. Myślę, że impreza była przygotowana bardzo dobrze. Głównym moim celem było bieganie, ponieważ żeby uczcić pamięć zmarłego dziadka, który był właśnie żołnierzem wyklętym, i głównie po to startowałem. Na zakończenie zostały wręczone 3 zestawy nagród dla osoby, która pierwsza dobiegła do mety, oraz dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu. Wśród uczestników biegu rozlosowano dodatkowo 3 nagrody, zachęcając tym samym do udziału w kolejnych edycjach realizowanych wydarzeń.